Czy wyobrażamy sobie dzisiaj życie bez prądu elektrycznego? No, chyba nie. Może brakować wszystkiego, ale ten prąd zawsze może być. No jakże dotkliwy jest brak prądu w akumulatorze naszego smartfona, brak ulubionej telenoweli, której nie możemy oglądać z braku światła, jak to się jeszcze mówi, tak? Także no właśnie, ten prąd to światło. No, prąd jest przyszłością. Dzisiaj wiele się mówi o na przykład rządowym programie elektromobilności, także te dymiące, emitujące zanieczyszczenia samochody mają być zastąpione elektrycznymi. Może tak w przyszłości będzie. Pierwsze samochody elektryczne nowej generacji jeżdżą po żarskich ulicach. Tak, ale prąd to nie tylko przyszłość, ale także przeszłość. I właśnie o historii prądu elektrycznego w naszym mieście chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć, a oczywiście nie ma tak lekko, trzeba cofnąć się do troszeczkę bardziej przeszłości, jak to z tym prądem w ogóle w historii było. No się okazuje, że ludzie eksperymentowali z elektrycznością, ale elektrycznością statyczną, no wiemy, ta, która przeskakuje między nami czasem, dotykając się. No, ludzie znali to zjawisko od dawien dawna. Starożytni Grecy zauważyli, że pocierając bursztyn można przyciągać różne przedmioty. No i właśnie od tego bursztynu nazwa elektryczność pochodzi, no bo po grecku bursztyn to elektron. Tak, ale na dobre historia wykorzystania prądu zaczyna się w wieku XVII. To wtedy Niemiec Otto von Guericke wymyślił taką maszynę, urządzenie, no właściwie kulkę z siarki, która tam się poruszała i tak dalej. To był przodek tej maszyny, którą każdy z nas widział w gabinecie fizyki i każdy musiał pokręcić, czyli maszyna elektrostatyczna. Tak, także zabawy tą elektrycznością zainspirowały kolejnych odkrywców. No, przychodzi wiek oświecenia, wiek nauki, akademii nauk, naukowców świata, republiki, myślicieli, filozofów. Jak żeby inaczej, musieli zainteresować się prądem elektrycznym. No i bardzo ważnym takim odkryciem była butelka lejdejska. Dwaj, niezależnie od siebie, w 1746 roku wynalazcy ogłosili wynalezienie urządzenia magazynującego prąd elektryczny. Był to profesor Uniwersytetu w Lejdzie, czyli właśnie stąd ta nazwa, butelka lejdejska, czyli Pieter van Müschenbroek bodajże, nie wiem jak to się po holendersku wymawia. Tak, no i Ewald Jürgen von Kleist z Kamienia Pomorskiego. Tak, to oni wymyślili taki kondensator, z którym bawił się także Benjamin Franklin. Wiemy, że ten amerykański przyszły prezydent z elektrycznością igrał, puszczając na drucie latawiec, także udowodnił, iż błyskawice to jest właśnie wyładowanie elektryczne. Także łapał ten prąd do butelki lejdejskiej, stworzył także pierwszy piorunochron. Tak, także była połowa wieku XVIII. No i teraz odkrycia posypały się bardzo szybko. Luigi Galvani zauważył, że żabie udko, że żaby wytwarzają prąd. On tak stwierdził, że ruszają się zanurzone tam w cieczy nawet odcięte żabie udka. No ale z kolei Alessandro Volta zainteresował się tymi badaniami Galvaniego i stwierdził, że to nie, to nie żadna tam elektryczność zwierzęca, tylko w drugą stronę. To właśnie te amputowane żabie udka się ruszają po przyłożeniu prądu. No i w ogóle wymyślił ogniwo, które nazwał właśnie od Galvaniego galwanicznym, czyli stworzył w 1800 roku baterię. No a teraz to się tych odkryć w wieku XIX posypało, ale to może Państwo pamiętacie z lekcji fizyki, elektrotechniki. Cóż, no już nie będę mówił o Kirchhoffie, o Ohmie, o Amperze i tak dalej. Wszystkich ich dobrze znamy doskonale, więc trzeba przejść do tematyki w końcu żarskiej.
Wzorauer Wochenblatt z 1905 roku można znaleźć ogłoszenie berlińskiej firmy, która to ogłasza się wielkimi literami, że oferuje urządzenia oświetleniowe, Beleuchtungsanlage, no jak również silniki, inne urządzenia elektryczne. No skoro się ogłaszają w żarskiej gazecie codziennej, to znaczy, że pojawił się w żarach prąd elektryczny. I kiedy to się stało? A mianowicie w 1904 roku zbudowano naszą elektrownię. O jej przeszłości świadczy chociażby ten przepiękny, secesyjny kandelabr, który tu się znajduje i rzadko kto na niego zwraca. Także bardzo fajny przykład sztuki zdobniczej metaloplastyki. No bo właśnie w tym okresie secesji powstał ten budynek. Wszak to jest początek wieku XX. Tak, a dlaczego właśnie w tym miejscu elektrownia? W tym miejscu, ale może nie wszyscy dokładnie wiedzą, o jakie miejsce chodzi. Mianowicie jesteśmy przy ulicy Bohaterów Getta. Tak, i z tą naszą żarską elektrownię zbudowano dlatego, że tu po sąsiedzku działała przecież już od dawna gazownia miejska. Tutaj produkowano gaz, który zasilał generatory, które produkowały prąd dla mieszkańców. Ale ja zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć, mianowicie, że tak naprawdę prąd pojawił się troszeczkę wcześniej, ale to za sprawą linii telegraficznej, która była pomiędzy Berlinem a Wrocławiem, i w żarach znajdowała się stacja pośrednia. Ze względu na to, że natężenie prądu, duży opór w przewodach, te problemy techniczne sprawiały, że nie można było w połowie wieku XIX, no w połowie to trochę za ogólnie powiedziane, ale lata 60. wieku XIX, wtedy niemożliwe było przesłanie sygnału elektrycznego prosto z Berlina do Wrocławia, dlatego w żarach była specjalna właśnie taka stacja pośrednia, gdzie odczytywano korespondencję z Berlina, a następnie przekazywano ją dalej do Wrocławia. I oczywiście działało to z powrotem, no ale to wszystko działało dzięki bateriom, dzięki akumulatorom. Także trzeba było poczekać do 1904 roku, kiedy to, można powiedzieć, został kompleks energetyczny w tym miejscu dokończony. Tak? Czyli tu gazownia, tu produkowano gaz. Tu z kolei ten gaz przetwarzano w prąd elektryczny i od 1904 roku mieszkańcy Żar mogli sobie założyć oświetlenie elektryczne. Tak, natomiast oczywiście mieszkańcy woleli jednak oświetlenie początkowo gazowe, ale właśnie ten gaz miejski, ten gaz generatorowy był trujący, bo składał się z przede wszystkim tlenku węgla. Dlatego też wielu wolało z czasem przejść na prąd elektryczny, zdecydowanie wygodniejszy, a przede wszystkim bezpieczniejszy. W wielu miejscach naszego miasta wciąż można znaleźć jeszcze po niemieckie skrzynki rozdzielcze, peszele, tak jak właśnie chociażby tutaj, właśnie na ścianie naszej dawnej elektrowni. Jest tutaj jeszcze widoczny napis producenta, czyli słynna niemiecka firma AEG. Także na wielu klatkach schodowych można jeszcze znaleźć te pozostałości tych poniemieckich instalacji elektrycznych, które czasem służą także do dzisiaj. Chociaż oczywiście dzisiaj przede wszystkim przechodzimy na przewody miedziane i nie brakuje instalatorów, którzy są w stanie wykonać pracę na nowo i nowocześnie. No właśnie, nowocześnie. No, produkcja prądu odbywała się albo w takich miejskich elektrowniach, albo w elektrowniach wodnych. Bardzo szybko zaczęto wykorzystywać spiętrzoną wodę do produkcji prądu. Tutaj w naszej okolicy najszybciej elektrownię wodną otwarto w Żaganiu. Tutaj
Talleyrandowie w 1898 roku pierwszą elektrownię, potem dwa lata później następną i te elektrownie do dzisiaj działają. Natomiast na ziemi żarskiej taki wysyp elektrowni na Nysie Łużyckiej nastąpił w roku 1905, czyli po tym, rok po tym, jak wybudowano naszą elektrownię i takie elektrownie powstały chociażby w elektrownia Zielisko, czyli w okolicach dzisiejszej wsi Siedlec, powstała w Zasiekach, w Gubinie również elektrownia, także 1905 rok był bardzo obfity. No, powstanie także jeszcze kolejne elektrownie wodne na Nysie Łużyckiej, no i większość z nich do dzisiaj działa. No a największa elektrownia tutaj, która będzie także z czasem zasilać żarską sieć energetyczną, bo się okaże, że ta nasza elektrownia nie będzie wystarczała, powstanie w Dychowie w 1933 roku. Bardzo szybko będzie budowana. No, naziści będą się tutaj chwalić. Kolejne bloki aż do 1939 roku będą uruchamiane. No i ta elektrownia będzie działać nieprzerwanie do 1945 roku, kiedy zjawi się Armia Czerwona, która wszystkie urządzenia z Dychowa zdemontuje. Ale za to w 1951 roku z pompą będzie ogłaszane ponowne uruchomienie tejże elektrowni z pomocą specjalistów bratniego Związku Radzieckiego. Wiele osób mówiło, że to te napisy zdjęłano w SSSR na generatorach, na urządzeniach, to tak naprawdę przynitowano w miejsce tych, gdzie było napisane Hergestelltem Deutschland, czyli na tych starych niemieckich maszynach, które kiedyś w Dychowie właśnie się znajdowały. Właśnie tak wyglądała często bratnia pomoc. Sowieci oddawali nam to, co zrabowali w 45 i w 46 roku i taka była to pomoc. Niemcy w latach 20 kładą nacisk na budowę napowietrznych linii energetycznych. Z dużych elektrowni ma być prąd prowadzony liniami wysokiego napięcia i w latach 20. rozbudowywana będzie ta sieć. Najpierw dotrze do Lubska, no a później w latach 20. także linia wysokiego napięcia w ramach dużej firmy, która posługiwała się skrótem MEV, czyli była to marchijskie zakłady elektryczne. Ta firma została założona w 1909 roku, w czasie I wojny światowej w 1916 została znacjonalizowana, a w latach 20. ponownie sprywatyzowana. No i właśnie ten prywatny kapitał mocno inwestuje w rozbudowę linii napowietrznych, a zatem ta nasza elektrownia w latach 20. traci na znaczeniu na rzecz prądu dostarczanego z zewnątrz siecią linii napowietrznych. Naziści tak naprawdę w wielu sprawach inspirowali się działalnością sowieckich komunistów. Także tak jak w Związku Radzieckim symbolem postępu była powszechna elektryfikacja, tak i w III Rzeszy uruchamianie kolejnych turbozespołów, choć we wspomnianej elektrowni Dychów było wielkimi uroczystościami partyjno-propagandowymi. No, elektryczność zaprzęgnięto właśnie do takich celów propagandowych, między innymi tworząc Volksempfänge, czyli radio ludowe, także ono miało znaczenia VE, czyli właśnie skrót od tego nazwy radio ludowe. No i oznaczenie modelu było 301, czyli tak naprawdę 31. Chodziło o 30 stycznia 1933 roku, czyli właśnie kiedy Hitler został kanclerzem Rzeszy, czyli początek rządów nazistów. No i miało być to radio powszechnie dostępne, no i oczywiście zasilane z gniazdka elektrycznego. Także te sieci średniego napięcia były w czasach III Rzeszy rozbudowywane, tak żeby doprowadzić prąd także do wsi. Także można powiedzieć, że w latach 30. już większość ziemi żarskiej została zelektryfikowana, także prąd trafił pod strzechy. No i naziści ogłaszali wielki sukces. Tak, sieć energetyczna oczywiście
oczywiście w trakcie walk w 1945 roku została uszkodzona, ale tak naprawdę dosyć szybko naprawiona. Chociażby za sprawą takich ludzi jak Stefan Janiszewski, który działał w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, właściwie w grupie operacyjnej KERM i zajmował się tutaj odbudową sieci energetycznej, ale także odbudową właśnie zabezpieczeniem tych elektrowni wodnych, które na Nysie były. No i w dokumentach, które otrzymałem od pani Jolanty Rotman, na przykład znajduje się chociażby zaproszenie na otwarcie 14 lipca 1946 roku tejże wspomnianej, zbudowanej w 1905 roku elektrowni Zielisko, czyli właśnie w pobliżu obecnej wsi Siedlec. Także ciekawa sprawa, że tutaj te nazwy tych elektrowni na Nysie Łużyckiej to są właśnie te nazwy pierwsze, które po wojnie, zresztą tutaj pan Janiszewski pozostawił po sobie taką rozpiskę takich pierwszych nazw, które nadawano. No i jak widać, to jego dzieło przetrwało, chociażby w tym nazewnictwie tych elektrowni, które na Nysie Łużyckiej dzisiaj się znajdują. Tak, bardzo szybko dostawy prądu wznowiono w powojennych żarach i w związku z tym pojawiło się zapotrzebowanie na usługi elektromechaniczne i już w 1947 roku, kiedy wydano pierwszy plan miasta, jest reklama firmy Elektronia, która oferuje różne usługi związane z urządzeniami elektrycznymi, z naprawami, warsztat. Zresztą bardzo zasłużony dla miasta w okresie pionierskim Felix Matuszewski prowadzi warsztat mechaniczny, gdzie także oferuje ładowanie chociażby akumulatorów. Takie akumulatory też sprzedaje tutaj Róża. Pani Róża, też pod tym samym adresem Matuszewska. Tak, także widać, że skoro jest zapotrzebowanie na akumulatory, więc z tą ciągłością dostaw prądu elektrycznego bywało różnie, stąd właśnie ogłoszenia o możliwości ładowania akumulatorów lub ich kupowania. No ale ten widać wyraźnie pęd do posiadania urządzeń elektrycznych był. Pozostało sporo radioodbiorników, dlatego Okręgowy Urząd Likwidacyjny, zgodnie z tym, jakie płynęły tutaj dyrektywy z Wrocławia, starał się nakładać opłaty za przejęcie takich urządzeń elektrycznych, których było tutaj całkiem sporo. No i ówczesne władze zakładały, że można tych ludzi, którzy tutaj przybywają, troszeczkę jeszcze wycyckać z pieniędzy, właśnie nakładając opłaty za urządzenia elektryczne, które przejęli po Niemcach, którzy z jedną walizką, z rzeczami, które mogli zabrać w dłonie, byli wysiedlani w okresie tuż powojennym. Dawni mieszkańcy Zorał właśnie w tym budynku czerpali energię elektryczną, no a dzisiaj, jak się wyczerpują nasze akumulatory wewnętrzne, warto przypakować. No i właśnie idę tutaj na siłownię, co by troszeczkę poćwiczyć. Dziękuję Państwu za uwagę.